7 grudnia Komisja Europejska odniosła się do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Europa bez futer, która zakładała wprowadzenie na terenie całej Unii zakazu hodowli zwierząt na futro. I niestety, pomimo rekordowego poparcia dla tej inicjatywy, Komisja Europejska postanowiła nie podejmować decyzji do momentu otrzymania raportu Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Ten raport będzie prawdopodobnie opublikowany w 2025 roku, co oznacza, że decyzji Komisji możemy się spodziewać do marca 2026 roku. To oznacza, że niestety co roku nadal miliony zwierząt będą cierpiały na fermach futrzarskich, będą spędzały całe swoje życie w ciasnych klatkach po to, by następnie zostać brutalnie zabitymi. Jednocześnie wiemy, że branża futrzarska chyli się ku upadkowi. Widzimy, że ceny skór cały czas spadają, największe marki modowe na świecie wycofują futra z kolekcji, a kolejne kraje zakazują hodowli zwierząt na futro. To, że branża nie ma przyszłości, potwierdził nawet ostatnio sam prezes jednego z największych domów aukcyjnych Sagafers, który po aukcji we wrześniu ubiegłego roku powiedział, że ceny skór nadal pozostają na bardzo niskim poziomie, co oznacza, że produkcja cały czas będzie spadać. Z naszej perspektywy decyzja Komisji Europejskiej o niepodejmowaniu żadnych konkretnych działań do momentu otrzymania raportu Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności jest po prostu skandaliczna. Mamy na ten moment bardzo dużo dowodów naukowych na to, że zwierzętom futerkowym po prostu nie da się zapewnić dobrostanu w warunkach hodowli klatkowej. Ponadto Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności w zeszłym roku opublikował raport dotyczący hodowli klatkowej zwierząt gospodarskich i rekomendował odejście od klatek, w związku z czym trudno jest sobie wyobrazić, żeby opinia tego samego urzędu miała być inna w przypadku zwierząt mięsożernych, drapieżnych i nieudomowionych, którymi są lisy, norki i jenoty. W tej chwili w 20 krajach w Europie obowiązuje zakaz hodowli zwierząt na futro. W innych krajach są ograniczenia gatunkowe. Ostatnio taki zakaz wprowadzono w Litwie we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast w Finlandii od kilku miesięcy trwa walka z epidemią ptasiej grypy na fermach futrzarskich, którą wykryto już na ponad 60 fermach i w wyniku której uśmiercono ponad 200 tysięcy zwierząt. Naukowcy już od lat biją na alarm i ostrzegają, że fermy futrzarskie są ogromnym zagrożeniem epidemiologicznym, co widzieliśmy dobitnie na przykładzie pandemii COVID-19. Fermy futrzarskie wiążą się nie tylko z ogromnym cierpieniem zwierząt, ale też stanowią realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dlatego zakaz hodowli zwierząt na futro jest takim absolutnym minimum w ochronie zwierząt, które powinno zostać wprowadzone w Unii Europejskiej. Wiemy ponadto, że zwierzętom futerkowym nie da się zapewnić dobrostanu w warunkach hodowli klatkowej, a kiedy takie próby są podejmowane, tak jak w Niemczech czy w Szwajcarii, gdzie zdecydowano się trochę podwyższyć te wymagania dotyczące warunków utrzymania zwierząt, to ta branża upadła po prostu sama z siebie, co pokazuje, że jakiekolwiek próby zmiany tych warunków po prostu nie są możliwe, ponieważ wtedy ta hodowla przestaje być opłacalna ekonomicznie.